Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, drogie, szanowne działaczki ruchów kobiecych i działaczki aborcyjne. Dokładnie miesiąc temu, kiedy marszałek Szymon Hołownia przesuwał debatę o aborcji, w warszawskim szpitalu Paulina starała się o przerwanie ciąży. Miała wszelką niezbędną dokumentację medyczną, która uprawniała ją do legalnej aborcji na podstawie obowiązującego prawa. Paulina miała zaświadczenie od specjalisty, które zapewniało, że jej zdrowie jest zagrożone. Ginekolodzy w warszawskim szpitalu nie chcieli niestety uznać tego zaświadczenia i rozpoczęła się gra na czas. Kto dłużej wytrzyma tę próbę sił? Kobieta w stanie zagrażającym zdrowiu, czy szpital, instytucja, która powinna jej pomóc, a nie kłaść kłody pod nogi? To była gra życiem kobiety. Nie pierwsza, ale mam nadzieję, że jedna z ostatnich. Paulina opowiedziała swoją historię mediom. Zachęcam wszystkich, by przeczytali ten wywiad przed piątkowym głosowaniem. Otwórzmy w końcu oczy na to, co dzieje się w polskich szpitalach i zadajmy sobie pytanie, czy aby na pewno chcemy podtrzymywać ten stan rzeczy. Kogo on zadowala? Komu służy? Jaki jest bilans zysków i strat? I czy warto, czy aby na pewno warto w tym trwać? Sumienie. To słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. Wiele osób, a właściwie wielu mężczyzn mówi, że w sprawie prawa kobiety do przerywania ciąży wypowie się zgodnie ze swoim sumieniem. Mam do was, drodzy mężczyźni, drodzy koledzy politycy, ogromną prośbę. Zamiast mówić o sobie, warto zacząć mówić i myśleć o kobiecie. O kobiecie, której sprawa aborcji dotyczy. To ona jest podmiotem tej debaty. Nie politycy i nie ich sumienia. Mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność jako posłanka Klubu Parlamentarnego Lewicy i wnioskodawczyni projektu o bezpiecznym przerywaniu ciąży przedstawić państwu projekt, który jest projektem opartym na trosce i empatii. Trosce i empatii w stosunku do kobiet, które po 30 latach obowiązywania zakazu aborcji muszą w końcu odzyskać odebrane im wiele lat temu prawo do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawie macierzyństwa, swojego zdrowia i życia. Dzisiaj mam 47 lat. Kiedy po raz pierwszy zaostrzano prawo aborcyjne, miałam lat 16, a kiedy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, miałam lat 20 i byłam na studiach. Przez większość mojego życia żyłam i mieszkałam w państwie, które nie szanuje moich praw, które nie daje mi żadnej możliwości wyboru. Ale jeszcze smutniejsze jest to, że dzisiaj jestem matką 23-latki, która jest gdzieś tutaj na galerii, która całe swoje życie żyła w państwie, które jej i jej koleżankom odbiera podstawowe prawo do podejmowania samodzielnej decyzji o swoim macierzyństwie. Żyję w państwie, w którym jej zdrowie i życie zależy od widzimisię i sumienia polityków. Jak mam dzisiaj jako polityczka wytłumaczyć jej i jej koleżankom i wszystkim tym młodym kobietom, że jej zdrowie i jej życie zależy od widzimisię kilku panów w garniturach, którzy po prostu boją się panów w sutannach? Jak, będąc polityczką, wytłumaczyć tym młodym dziewczynom, tym młodym kobietom w Polsce, że państwo, zamiast otoczyć je opieką i dać im wsparcie, umywa ręce, udaje, że nie widzi i nie słyszy? Wniesiony przez Lewicę projekt ustawy daje prawo do aborcji. Prawo, nie obowiązek aborcji. I to kobieta sama w swoim sumieniu musi mieć możliwość zdecydowania o tym, czy z tego prawa skorzystać, czy też nie. I każda z nas, każda z kobiet jest na tyle mądra, by móc tą decyzję podjąć samodzielnie, bez pytania o zgodę cudzego sumienia. A prawo musi to umożliwić. To jest historyczny moment, bo po raz pierwszy w Sejmie spotykają się trzy projekty liberalizujące prawo aborcyjne. Ale dzisiaj mało kto pamięta, że od 1956 roku aborcja była w Polsce legalna. Niemki, Francuzki, Brytyjki walczyły wtedy o prawo do samostanowienia i przyjeżdżały do nas, do Polski, aby taką niechcianą ciążę przerwać. A dzisiaj jest odwrotnie. To kraje takie jak na przykład Holandia wyręczają państwo polskie i pomagają kobietom, gdy ciąża zagraża ich zdrowiu i życiu. Lata 90., które już bardzo dobrze pamiętam, to kolejne próby zaostrzenia prawa aborcyjnego, które najpierw zakończyło się prawem aborcyjnym opartym na czterech przesłankach, w tym przesłance ekonomiczno-społecznej, a finalnie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 97. zakazem aborcji opartym na trzech wąskich przesłankach. Dla niepoznaki i czystych sumień konserwatywnych polityków i duchownych Kościoła katolickiego, zwanym kompromisem aborcyjnym. Nikt nie pytał wtedy kobiet o zdanie w sprawie planowania rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a tak nazywała się ta ustawa, nie było kobiet.
bo ta ustawa była początkiem wymazywania kobiet z debaty o aborcji. Część polityków miała czyste ręce i czyste sumienie. Prawo zabraniało kobiecie przerywania ciąży, lekarze przestali wykonywać aborcje, ale tylko w publicznych szpitalach. W rządowych statystykach pomiędzy 600 a 1000 kobiet rocznie przerywało ciążę, a w rzeczywistości miała ją co trzecia Polka. Tymczasem na przełomie lat 90. i 2000 kwitło podziemie aborcyjne. Zabiegi przerywania ciąży wykonywano w prywatnych gabinetach, do których jeździłam wtedy z koleżankami, żeby je wspierać. Chyba wszyscy pamiętamy, jak w prasie papierowej roiło się od ogłoszeń. AAA, ginekolog, wszystko. Ginekolog, zabiegi zaawansowane. Przywracanie miesiączki, pełen zakres usług. Koszt między 1500 a 2000 zł, a to były wtedy duże pieniądze. A potem pojawiły się leki na wrzody i stawy, które kobiety szybko nauczyły się odpowiednio dawkować i zdobywać dla koleżanek, tak jak ja, aby mogły one przerywać ciążę. I pojawiły się kredyty na aborcje. I dalej wszyscy byli zadowoleni. Lekarze zarabiali na aborcjach. Także ci, którzy są dzisiaj posłami po prawej stronie sceny politycznej i na co dzień zasiadają tutaj jako posłowie. Rozwijała się turystyka aborcyjna, kwitły chwilówki i dalej wszyscy udawali, że nie widzą, nie wiedzą i wciąż byli zadowoleni. W szpitalach na Podlasiu i Podkarpaciu nawet ten pseudokompromis nie działał, bo żadna, ale to żadna kobieta od lat, nawet w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, nie mogła tam otrzymać pomocy i była odsyłana z kwitkiem. Choć jak pomyślę, to raczej bez kwitka, bo lekarze odmawiali aborcji, zasłaniając się klauzulą sumienia i chociaż łamali wtedy prawo, nie wyznaczali podmiotu leczniczego, w którym kobieta mogłaby przerwać ciążę, nie dokumentując tej odmowy na piśmie. Łamanie praw pacjentek? Kto by tam się przejmował kobietami? Od 1992 roku działała Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która pomaga kobietom do dzisiaj, kobietom, które potrzebują albo chcą przerwać ciążę, także w polskich szpitalach. Uczą, wspierają prawnie i walczą na forum europejskim o przestrzeganie prawa tam, gdzie jest ono łamane. Bardzo wam za to, dziewczyny, dziękuję. Bo w polskich szpitalach wciąż dzisiaj łatwo o relikwie, ale trudno o aborcje, nawet te, które zgodne są z obowiązującym prawem. Przez te wszystkie lata kobiety kombinowały, jak przerwać ciążę. Sumienie polityków nadal było spokojne. Ale czy wasze sumienie jest teraz spokojne, gdy kobiety nadal zmusza się do kombinowania? Czy do waszych sumień dociera dzisiaj, że jeśli kobieta chce być w ciąży, to zrobi wszystko, żeby w niej być. Ale jeśli nie chce być w ciąży, to też zrobi wszystko, żeby w niej nie być. Państwo nie może dzisiaj udawać, że aborcji nie ma, bo aborcje były, są i będą. I państwo musi zrobić wszystko, żeby aborcja była bezpieczna, dostępna, legalna i żeby odbywała się w odpowiednich warunkach. Państwo musi też zrobić wszystko, żeby aborcja była darmowa, bo aborcja to zwykły zabieg albo świadczenie medyczne, które powinno być kobietom gwarantowane. Bo te bogatsze, zamożniejsze kobiety po prostu zapłacą i wyjadą na zabieg za granicę. Do części kobiet dotrze informacja o aborcji bez granic, ale część może zostać albo oszukana, albo po prostu sobie nie poradzić, a część będzie martwiła się o to, skąd wziąć i jak załatwić pieniądze na tabletki. W 2016 roku PiS próbował zaostrzyć prawo aborcyjne, dopuszczając ustawę, która chciała wsadzać kobiety za aborcję do więzienia, nawet za podejrzane poronienia. I spotkałyśmy się wtedy na ulicach polskich miast, dużych i małych. I w strugach deszczu udało nam się zatrzymać to szaleństwo. Ale PiS-owi to nie wystarczyło. I w 2020 roku Prawo i Sprawiedliwość politycznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w czasie pandemii cynicznie jeszcze zaostrzyło prawo aborcyjne. Wyrokiem, który tak naprawdę nie jest wyrokiem. Trybunałem Konstytucyjnym, który tak naprawdę nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. I nic to, że podjęliśmy tu w Sejmie taką uchwałę, bo dzisiaj lekarze niestety nadal tego wyroku przestrzegają. A potem w szpitalu umarła Izabela z Pszczyny, która pisała do swojej matki: na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć i nic nie mogę zrobić. A potem Agnieszka z Częstochowy, Dorota z Bochni i wiele innych. A kiedy pani Ola poroniła i pojechała do szpitala, pisowska prokuratura wysłała do jej domu policję, która sitkiem przeszukiwała Szambo, szukając dowodów na pomocnictwo w aborcji. Zakaz aborcji zabija i nie likwiduje aborcji. Zakaz aborcji powoduje, że w polskich szpitalach nie ma dzisiaj po prostu bezpiecznej aborcji. Ale od 30 lat te aborcje się dzieją. Tylko dlatego, że poszczególne osoby znajdują sposób na to, żeby je zrobić. Ostatnie lata to zasługa grup nieformalnych i aktywistek działających w Polsce. Aborcyjny Dream Team, Aborcja bez granic, wiem, że jesteście. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję za waszą pracę. Darowizny od Belgii, Francji, Holandii, od prywatnych darczyńców umożliwiają te aborcje. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat aborcje z Aborcją bez granic to 132 tysiące osób z Polski. Każdego dnia co najmniej 100 osób ma dzięki nim bezpieczną aborcję. Ale aktywistki szacują, że i tak obsługują mniej niż połowę zapotrzebowania.
Państwo polskie zaoszczędziło na zdrowiu i życiu Polek 49 milionów przez ostatnie 8 lat. Na aborcję z Polski składają się wszystkie inne państwa, takie jak Holandia, Francja czy Belgia, ale też ci prywatni darczyńcy. Każdego dnia dzięki pieniądzom, które fundują organizacje kobiece, około 7 kobiet wyjeżdża do Holandii na zabieg aborcji. W drugim trymestrze ciąży wiele z nich potrzebuje wsparcia finansowego. To są często ciąże chciane, to są często ciąże wyczekane, ale te kobiety nie mogą otrzymać pomocy w swoim państwie. W poniedziałek w holenderskim parlamencie przy udziale holenderskiej ministry zdrowia odbyła się debata na temat dostępu do tabletek aborcyjnych dla osób z Polski. I nie była to debata o światopoglądzie, początkach życia, o tym, czy kobieta jest człowiekiem, ale o tym, jak polepszyć dostęp do tabletek aborcyjnych przez holenderską telemedycynę. Jeśli projekt przejdzie, to osoba w niechcianej ciąży z Polski będzie mogła odbyć konsultację online z holenderskim lekarzem i na podstawie tego wywiadu medycznego otrzymać po prostu tabletki aborcyjne i zrobić tę aborcję w domu samodzielnie, z pomocą koleżanki, męża, matki czy też przyjaciółki. Drodzy politycy, drogie polityczki, mam na końcu do was ogromną prośbę, zwłaszcza do moich bardziej konserwatywnych koleżanek, a zwłaszcza kolegów. Rozmawiajmy, tak jak mówicie, nie kłóćmy się. Rozmawiajmy, bo w powiedzeniu, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, jest oczywiście prawda, ale nie będziemy rozmawiać, jeśli nie skierujecie wszystkich tych czterech projektów, a dla lewicy projekt o dekryminalizacji, który prezentowała posłanka Anna Maria Żukowska, jest priorytetem. Życie i zdrowie kobiet jest ważniejsze niż każda polityczna bitwa. To nie wasze sumienie, to sumienie kobiet. To nie wasz wybór, to wybór kobiet. Dziękuję.